Siemanko moi kochani, z tej strony Morfeusz i witam was w kolejnym odcinku Dying Light 2 Stay Human. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku idziemy w końcu szukać tego niezdarnego Barneya. Pół kryształu za galon, dobrze. Tylko, że ja nie zbieram kryształów. Znaczy się, zbieram przy okazji tylko. Dobra, czyli Barney jest gdzieś tam. Musimy go tam poszukać. Więc odpalamy latarkę. Trochę cykam się tam iść. Ale zanim pójdę, to tak. No dobra, niech będzie ta brońka. Jedyneczko, jedyneczko. C4? Nie, nie chcę C4. Ja bym tutaj coś innego podrzucił. Na przykład właśnie to. Zamiast mięska to na przykład. A zamiast C4, no niech będzie to. Wykorzystaj zamień. Czy ja jestem w stanie to wytworzyć? Chyba nie. Dobra. Aha, jeszcze musimy sprawdzić, jakie ja mam tutaj leczenie założone. To podwójne i tu jest to pojedyncze. Dobra, tych mam 18. Okej, obrażenia bronią do walki wręcz. Nice. A tutaj co mamy? Redukcja obrażeń. Okej. Spoko, spoko. To może zamiast tych, to bym dał sobie tutaj te apteczki, żebym wiedział, że te muszę wykorzystywać. No to lecimy, moi drodzy, z tym tematem na dół. Hopsa. Kłócamy. I cisza. I po cichutku. Trzeba ich tutaj... Było się nie odwracać, dziadu wstrętny. Okej. Dobra, tam są te. Kurczę, trochę cykam. Ale spróbuję... Sophie, jestem w środku. Nie widzę Barneya. Musisz go znaleźć. Na pewno gdzieś tam jest. Mhm. Szukam. Szybko. Dobra, dobra, Sophie. Ale ty straszysz. Musisz się tak długo obracać. Aż dziwne, że... Zombosy tego nie słyszą. Ale dobrze, kryształy się mogą przydać. I to nawet bardzo. Części elektryczne oczywiście jak najbardziej się przydadzą. To jest właśnie to. Ta postać, którą mamy tutaj uratować. To jest taka postać, taki kozak z niego, a nie potrafiłby sobie, nie potrafi sobie tutaj w tym sklepie poradzić, tak? A my tutaj tak naprawdę rozwalamy, jesteśmy w stanie wstać i cały sklep naraz rozsadzić w drobny mak. Pomału, pomału, ale nie jesteśmy w stanie. Słyszysz mnie? Odezwij się do cholery. Sophie, tu Aiden. Znalazłem radio. I zwłoki mężczyznę. Biały, łysy facet. Przykro mi, Sophie. To nie Barney. To Kojak. Jeden z naszych. O kurczę. Barney musi być blisko. Mhm.
Czasami informacje nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Aby je odkryć, musisz wykorzystać mechanikę badania otoczenia. Aby zbadać dany obszar, naciśnij Q i użyj swojego zmysłu przetrwania do rozejrzenia się za tropami. Podążaj za ścieżką utworzoną przez tropy, a dotrzesz do celu. W razie potrzeby użyj zmysłu przetrwania ponownie, aby odświeżyć trop. Okej. Tylko coś mi tutaj nie pasuje. Ten facet tutaj ewidentnie nie leży zbyt długo, a już mu grzyb na ręce wyrósł. Nie? O! Momentomori. Mamy tu ślady. Sophie, znalazł... Pośpiesz się. Wow, ile tam tego wszystkiego jest pochowane, patrzcie. Ciekaw jestem, czy będzie nam dane tam pójść. Ale chyba niekoniecznie, dobra. Zmieńmy sobie na to. Dobra. I apteczka. Dobra. Te, oczyść teren z zarażonych. Bożesz! Przepotężny gościu był. Skoro nie szło go od razu. Jebane! Co ja mam zrobić? Bardej? To ty? A ty kurwa kto? Jestem od Sophie. Tak, a ja od jebanych espeków. Kimkolwiek jesteś, spierdalaj! To nasze kryształy. Łapiesz? Nie dostaniesz! Barney, otwieraj! Spierdalaj! Sophie, znalazłem Barneya, ale zamknął się w pokoju. Żyje. Całe szczęście. Oparcie gnój. Po prostu spróbuj z nim pogadać. Spróbuj. Barney! Wracaj, skąd przyszedłeś! Cokolwiek próbujesz udowodnić, wcale nie brzmisz groźnie. A ty brzmisz jak mały szczekający kundę. Spadaj i daj mi zrobić, co mam do zrobienia. Barney, liczę do trzech. Jeden. Dwa, trzy. Spierdalaj stąd! Nic ode mnie nie dostaniesz! Kurka, mać! Świetnie. Dobrze, no to pobawimy się. Asy przy okazji poprzeszukuję ich. Krótka piłka była. Nie ma co się tu. O, a ciebie to ja chcę. Od razu przeszukać. I ciebie też. Panie kolego. O, proszę. No. Nice. Trzy główki. Darmowe. Się przydadzą. Do ulepszeń. Barney! Dobra, starczy!
poszły? Ta, poszły się przewietrzyć. Sophie wspominała, że jesteś uparty, ale nie, że głupi. Ej, powinienem cię spuścić w pierdol. No chciałbyś. Masz, weź radium. Spadamy stąd. Nie, Pisklak, musimy go znaleźć. Kto? Odciągnął zakażonych, prawie mnie tam dopadli. Gdyby nie on, skończyłbym jak Kodżak. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał. To dzieciak. Obiecałem jego matce, że sprowadzę go z powrotem. Łapiesz? Ściągnął te gnidy na siebie, rozumiesz? Żebym zebrał kryształy dla bazaru. Muszę go znaleźć. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał, słyszysz? Nie wrócę bez niego. Gdzie go szukać? Był na parterze, kiedy mnie chuje otoczyły. Wybiegły za nim przez boczne drzwi. Dobra, zostań tutaj i czekaj na mój sygnał. Znajdę twojego kumpla i wrócę po ciebie. Szybko! Ej, dzieciaku, dzieciaku. O, tego jeszcze nie przeszukałem. Dobrze. Nie wiem, czy ja chcę tu wszystkich kosić, dlatego przez boczne drzwi, aha, tam. Okej, mam trop. Patrzcie, jednak dobrze, że tego wykosiłem. Krew, pewnie Pisklaka. Znajdę go po śladach. Wbiegł na ciężarówkę. Może mu się udało. Aiden, znalazłeś go? Jeszcze nie, ale mocno krwawił. Idę po jego śladach. Bez walki się nie poddał. Okej. Czyli ewidentnie tu wszedł. Słyszę dzieciaka jakiegoś. Okej, czyli tam poszedł. Wszystko jasne. No to idziemy. Idę po ciebie, Kodżak. Będzie dobrze. Chyba. Ale coś mnie fajnie kaszlesz, więc... Coś mi się... udało mi się tu doskoczyć? Ty patrzcie, on też tu doskoczył. Aiden, możesz się ruszyć? Barney mnie przysłał. Barney? Ja... Stary, dobry Barney. Udało mu się, no nie? Zdobył te kryształy? Tak, zdobył. Dzięki tobie. Dałem radę. Ubiłem trójkę zarażonych. Wiesz? No, dwóch było już rannych, ale... O kurczę. Posłuchaj. Mam dziś rodziny i mam tylko prośbę. Widzisz? Tam moje radio. Muszę się z kimś połączyć. Trzymaj, tylko szybko. Jasne, jasne. Muszę. Halo? Mamo? Jesteś tam? Mamo? O kurde. Wszystko dobrze, mamo. Już prawie tu kończymy z Barneyem. Z Barneyem? Obiecał, że ci włos z głowy nie spadnie. Nie pękaj, mamo. Słuchaj, zdobyliśmy kryształy. Zdobyliśmy je i zabiłem trójkę zarażonych. Dałem radę, mamo. Naprawdę musimy iść. Uciekaj stamtąd i wracaj do mnie. Barney dał mi słowo. Jasne.
Niedługo. Niedługo wracam, mamo. Nathan? Co się dzieje? Nathan! O Boże. Nathan! Mega przykro się to ogląda. Barney. Jesteś? Barney? Aiden. Jesteś tam? Tak, próbuję znaleźć twojego brata. Barney już tu jest. Właśnie dotarł. Że... co? Przecież miał... Nie ufał ci. Uznał, że chcesz zabrać kryształy. Wysłał mnie po swojego kumpla, żeby móc się wymknąć? To nie tak. Proszę iść na bazar. Wszystko ci wyjaśnię. O kurka wodna. No dobra. Będziemy musieli zaraz w takim wypadku wskoczyć na bazar. Dobra, to się sprzeda. Lawenda. Ale powiem wam szczerze, że ten dzieciak mnie teraz wkurzył. Ten Barney cały. Bo kurczę... O! Tam jest jeszcze jeden. Ciekawe, zarażony. Sprinter głupi. Oż ty! Wracaj tu. Gnojku jeden. Ech. Wow! O, żeż ty. Dobra, olać go. Moi drodzy, widzimy się w takim razie na bazarze. Nie. Prawda? Patrzcie, przepraszam, już jesteśmy. Uważaj, gdzie wsadzasz nos. Możesz go stracić. Ten kutasiarz Lukas zasłużył na śmierć. Taka prawda. Barney, prawda jest taka, że jesteś idiotą, a stróżowie nas chronią. Chronią? Przed czym? Kto przejął nasz wiatrak? Stróżowie. Kto zajął metro? Pieprzony Lukas. Więc niech spierdalają, bo inaczej wszyscy skończą jak jebany dowódca. Coś mi podejrzanie jesteś. Miałeś na mnie poczekać. Miałeś, srałeś. Plany się zmieniają. Bałeś się, że zabiorę ci kryształy? Bać się? Ciebie? Nie żartuj. Mamy tu swoje interesy, pielgrzymie. I nic ci do tego. Przez twoje interesy zginęło dwóch ludzi. Pisklak był ci potrzebny, żeby mnie odciągnąć. Gówno wiesz o mnie i o moich ludziach. Pisklak był mi jak brat. Z jakiegoś powodu moja siostra chce z tobą gadać. Jej trój dupę. Ty gówniarzu jeden. Znowu zaczynasz ty! Myślisz, że teraz boli? To poczekaj. A, teraz widać. Kurczę, no. Zafajdany gówniarz. Gdzie ona jest? Tam na górze. Nie, tu na dole. Dzierpkie jak wyrzęta skarpety. Musimy ich zabić, Karl. Kiedyś byli naszą rodziną. Negocjujmy z nimi. Nie negocjuję się z szantażystami. Nie przypominasz swojej matki. Zresztą to ja tu dowodzę. Przygotuj ludzi. Dajemy Joemu te cholerne kryształy. Jebany tchórz. Wiem, co myślisz, ale musimy go posłuchać. To dla bazaru. Liczy się tylko bazar. Sophie. Daj spokój, Herman. Uratował Barneya, nie? Ciekawy ten twój braciszek. Nie polubiliście się, co? Nie była to miłość od pierwszego. Barney no ma raczej swoje wady, ale jego zaletą jest absolutna lojalność. A Old Villador ma tyle problemów. Potrzebuję ludzi, którym mogę ufać. Jakie macie problemy? Sporo rzeczy cię tu ciekawi, co, Aiden?
Pytaj, co konkretnie chcesz wiedzieć? Wszystko. Dlaczego Barney mnie nie posłuchał? Kryształy są cenne. Były nam potrzebne do pewnej transakcji. I teraz będziesz mógł pomóc. Jak pomogłem Barneyowi i Pisklakowi? Chyba nie do końca wyszło. No. Barney był w szoku, kiedy się dowiedział o Pisklaku. Dlatego cię nie posłuchał. On chce dobrze dla bazaru, Aiden. Myśli, że nas wszystkich obroni. Tak naprawdę to dzieciak. Był no, zauważyłem. Kiedy zmarła nasza matka. Ale nawet wcześniej, jak był mały, zawsze musieliśmy radzić sobie sami. Teraz jest dorosły i nikogo nie potrzebuje. I szkodzi sobie tym bardziej, im bardziej chce pomagać innym. No dokładnie. Tak to już jest czasami, a nawet bardzo często. Dobra, zapytajmy o komendanta SP. Po śmierci komendanta wasze stosunki z SP-kami chyba się trochę skomplikowały. To mało powiedziane. Mówiąc konkretniej, mamy przejebane. Ale Lukas zasługiwał na śmierć. Dla miejscowych gorsza od niego była tylko zaraza. To na jego rozkaz stróżowie prawa zajęli nasz wiatrak. Zabierają znaczną część naszych zbiorów i wody, żeby zaspokoić swoje potrzeby. W zamian za co? Ochronę? Sama potrafię bronić swoich ludzi. Zaczęłam się tego uczyć już za dzieciaka. Okej, to zapytajmy o rozmowę z Karlem w takim razie. Ta sprzeczka z Karlem. O co chodziło? Powiedzmy, że śmierć komendanta SP-ków pogłębiła problemy. Rozejrzyj się, Aiden. Co widzisz? No, co widzimy? Co ludzi? Ludzie za murami mogą pomarzyć. Nikt z tych ludzi nie dożyje końca miesiąca. Dlaczego? Bo w krótkim czasie nasze zapasy wody wyczerpią się. 2 tygodnie temu miejscowy zbir Joe i jego kumpel Jack przejęli jedyną wieżę ciśnień w okolicy. Jeszcze niedawno żyli na bazarze. Ale Karl wywalił ich za przekręty. Teraz się mszczą. Obłożyli wieżę minami i grożą, że ją wysadzą, jeśli nie będą dostawać cotygodniowego okupu w lekach, jedzeniu i kryształach. A tak gnojki, no. A ludzie nic o tym nie wiedzą? A ci wszyscy ludzie o niczym nie wiedzą? Nie wiedzą, jak mało wody zostało. Chciałam się tym zająć, ale Karl boi się wybuchu paniki. Zamiast tego poszedł po pomoc do SP. Oczywiście wrócił z pustymi rękoma. Oni pomagają tylko samym sobie, na pewno nie nam. Mają to gdzieś, że Joe zajął wieżę i zażądał pieniędzy za ochronę. Moja matka mówiła, nigdy nie targuj się z szantażystami, kiedy jeszcze tu rządziła. Czyli zanim Karl przejął władzę... Trzymała bazar żelazną ręką, a Karl się jej słuchał. Po jej śmierci zrobił się zarozumiały i zaczął się rządzić. Matka nie chciała, żebyś ty ją zastąpiła? Wiem, czego chciała dla ludzi. Wspólnoty i wolności. Zawsze to powtarzała. Ale nie pytaj, czego chciała dla mnie. Okej. Nie wiem, czy w ogóle dla niej istniałam. Była wspaniałą przywódczynią, ale gównianą matką. Okej. No to zobaczmy, co zamierzasz zrobić. Co zamierzasz zrobić? To, co muszę. Obiecałam pomóc Karlowi. Dopóki to on rządzi, będziemy opłacać Jacka i Joe'ego, a oni będą z nas wyciskać coraz więcej i więcej. I tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest bezpieczeństwo moich ludzi. Udowodniłeś, że można ci zaufać. Chcę cię prosić o pomoc. Karl wierzy, że Joe dotrzyma swojej części umowy i da nam dostęp do wody. Ale ja jestem sceptyczna. Wysyłam ludzi na negocjacje z bandytami i chcę uniknąć niespodzianek. Karl i nasi ludzie ruszyli już na miejsce, w którym ma dojść do transakcji. Dopilnuj, by poszło gładko. Mam ich osłaniać? Tak. Dyskretnie i z daleka. No okej. Myślę, że będzie to możliwe do zrobienia. Na jego miejscu bym wpływał, zanim ludzie się wkurzą. O proszę. O, zobaczcie, dostaliśmy w końcu na Mołotowa. Przepis. Nice. Ja sobie jeszcze zgarnę C4. Wspomagacze też mogę sobie kupić, bo dlaczego by i nie. O, punkty umiejętności jeszcze mamy. I taki. Super. Wykorzystaj dowolną tą na Aha, tu jest mniejsze obrażenie od
odnoszone przy upadku. Co? I zachowaj impet. Wciśnij kontrol tuż przed dotknięciem ziemi, aby wykonać przewrót. Okej. Jest to wykonalne, powiem szczerze. Spoko, to biorę. Okej. A z siły wykorzystaj impet, albo wykonaj doskonały blok, aby oszołomić przeciwników na dłużej i wywołać efekt spowolnienia czasu, który ułatwia dodatkowe działanie. Okej, a tutaj... Przytrzymaj pulsy, aby wykonać. Aha. Ja bym chciał najbardziej... O, to jest fajne. Ale to zdrowie wymagane większe. Nie to. To? Aha. Wow. Okej. Aha, tu dopiero z łuku można. Precyzyjne celowanie. O, to bym chciał sobie umieć zrobić. Ale dobra, w takim razie, na razie... Chyba... Dobra, spróbujemy z tym oszołomieniem dodatkowym. Mamy umiejętności, jeszcze szybciutko, szybciutki research co do produktów. O, proszę, miny, granaty. Będziemy iść w końcu prędzej czy później na polowania, więc może się to przydać. Sprzedajmy kryształy. Pohandlujmy. Oczywiście tutaj mi już nic sprzedać nie może, ale może mi ulepszyć. Co bym mógł ulepszyć? Może to. Początkowe obrażenia od wybuchu większe i promień rozprzestrzeniania się ognia większy. Żar unikatowych nie mam żadnych. Teraz pytanie, co ja bym... Wiecie co? Premia podstawowych obrażeń. To ulepszmy w takim razie to. No. Teraz podpalenie będzie lepsze. Jasne. Okej. To są te unikatowe, a te gwiazdki nie mam pojęcia czym są, ale dobra. Teraz zobaczmy tylko, jak wygląda wytwarzanie u nas. Potrzebujemy 1 alkohol, 3 szmaty i 10 złomu. I aż 43 możemy wykonać, więc ja sobie zrobię taki zapas, powiedzmy, nie wiem, 10. No. Bo to się przydaje. I ze 20 noży zrobię. I myślę, że to będzie pomału koniec naszego dzisiejszego odcinka, ponieważ tutaj widzę już bardzo dużo narobione, nagrane. W następnym odcinku na pewno udamy się na miejsce spotkania. A czekajcie, bo tu jeszcze jakieś zadanie mogę zgarnąć. Tak. To porozmawiajmy, zgarnijmy. Mówiłaś o kolacji? Chętnie zjem. Śmieszne. Zejdź mi z drogi. Spokojnie. Byłabym spokojna, gdybym zamiast jakiegoś dowcipnisia znalazła moich synów. Okej. Szukasz swoich dzieci? Poszły się bawić i do tej pory nie wróciły. Zwykle przychodzą, kiedy wołam. Chłopcy! Wychodźcie natychmiast! Mał! Scott! Słyszycie? Scott! Aha. Gdzie jesteś? To nie jest śmieszne! Okej. Kiedy wyszli? Boże! Kilka godzin temu. Powinni już być z powrotem. Wszędzie ich szukałam. Myślisz, że coś im się stało?
Może ich widziałeś? Mo ma 13 lat, a Scotty 16. Nie, ale chłopcy w tym wieku często się włóczą. Nie, nie oni. Zawsze mi mówią, dokąd idą i kiedy wrócą. Tym razem też tak było, ale zbliżają się moje urodziny. Boję się, że wpakują się w kłopoty, żeby mnie czymś zaskoczyć. Umarłabym. Rozumiesz? Gdyby coś im się stało. Spokojnie, spokojnie. Pomogę ci. Spróbuję ich znaleźć. Jako pielgrzym znam się na tropieniu. Co? Pielgrzym? Gdyby nie chodziło o moje dzieci. Wiem, jacy ludzie zostają pielgrzymami. Nie wiesz. Lepiej nie mieć z takimi nic wspólnego. Chcę tylko pomóc. Spokojnie, kobieta. Gdzie mam zacząć szukać? Tutaj. Czasem bawią się przy murze kościelnym z takim małym brudasem. Rozejrzę się, a ty tu poczekaj. Okej. Czyli w pierwszej kolejności... na moje urodziny. W pierwszej kolejności poszukamy dzieciaków w następnym odcinku i... No i tak. Tak to właśnie wygląda. Moi drodzy, ja wam dziękuję za uwagę. No i... Co, zapraszam na kolejne odcinki. No i koniecznie na live'y. Koniecznie wbijajcie na live'y na Twitcha, bo warto. Warto, warto. Także dziękuję kochani za uwagę i do zobaczenia. Bajo, ahoj.